Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, zdrowa mama. Mama, tutaj mówimy o kobietach, które są chore na cukrzycę, planują mi dzieci, takie pompy wynajmujemy, prowadzimy ten program już od 5 lat, ale chcemy, żeby we wszystkich miastach wojewódzkich były specjalne takie poradnie, gdzie kobieta może się udać i w ten sposób rodzić zdrowe dziecko, nie ma żadnych powikłań. A zdrowy wcześniak, czyli powrót do neonatologii, czyli noworodki, nowy sprzęt, sprzęt kosmiczny, absolutnie najnowsze technologie, które potrafią ratować życie bardzo mocnego wcześniaka, a więc dziecka, które będzie miało ten komfort, że ten sprzęt będzie na miejscu. W ten sposób chcemy kupić sprzęt do kilkudziesięciu oddziałów, gdzie jest patologia ciąży. Ten sprzęt także jest, ma być zunifikowany, a więc chcemy zrobić wszystko, żeby podobne urządzenia z najwyższego topu były wszędzie, a na końcu trzeba także sprzęt wymienić. To, co kupowaliśmy 20 lat temu, najnormalniej w świecie się zużyło, co jest trochę smutne, bo być może nie my to powinniśmy robić. Ale my nie bijemy pian, tylko robimy swoje. Marcin Bubel. Filipowski, witam serdecznie. Powiedz, co tu się dzieje. Daj nam trochę energii, która tutaj się dzieje, w Nowym Jorku, w New Jersey. Bardzo pozytywna energia, jak zawsze od 8 lat. Byliśmy 18 lat temu, mieszkaliśmy w Polsce. Wyjechaliśmy pewnego roku, ale nigdy nie zapomnieliśmy. Zawsze uczestniczyliśmy w jakiejś nienamacalnej, wirtualnej akcji, gdzieś przekazując pieniądze, na przykład kartą kredytową, co nie miało zupełnie sensu, nie miało tego uroku. Gdzieś 8 lat temu wystartowaliśmy po raz pierwszy i naprawdę to czujemy. Czujemy się w Polsce autentycznie, mówimy po polsku. Szanują nas Amerykanie, szanują nas Latynosi, zazdroszczą nam tego. My jesteśmy z tego dumni. Z niewielu rzeczy naprawdę jesteśmy dumni. Z wódki, z borowików, z kiełbasy, ale głównie z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także dzieje się dużo. Jest muzyka taneczna, jest muzyka rock'n'rollowa i oczywiście tradycyjna muzyka podziemna. Jest po prostu czad, jest gorąco, jest fantastycznie, jest jak w Polsce. Super, Marcin, ile pieniędzy zebraliśmy dla Jurka Owsiaka i orkiestry? Na pewno przekroczyliśmy pierwszego dnia około 5000, ale to jest dopiero tak zwany wstępniak, to jest dopiero początek. Za kilka, 20-30 minut liczymy je publicznie, otwieramy tradycyjnie i liczymy te pieniądze. I przekazujemy fundacji. Wszystkie oczywiście fruną prosto do Polski i zapewniają to, z czego jesteśmy dumni, że jedyne szpitale na świecie to właśnie polskie szpitale wyposażone we wczesną aparaturę do wykrywania wad słuchu, wzroku i serduszek. Serduszka nam biją. Dzięki, Marcin, dzięki za to, co robisz i bawmy się dalej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Polskę i pozdrawiam Gdańsk. Pozdrawiamy Jurku Owsiaku, wspieramy was. Gramy z całą Polską sercami, jesteśmy bliżej Polski. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dzięki Jura Siewa!